Straż Pożarna to bardzo ważna instytucja dla mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego. Pewnie nie ta nowa komenda powstała na działce, którą przekazała gmina. I zawsze od lat, odkąd jestem prezydentem, staramy się wspomagać, czy to zakup sprzętu, czy wyposażenia. A teraz żyjemy w bardzo dziwnych, trudnych, innych czasach. I też na miarę naszych możliwości finansowych, które też się trochę pogorszyły, staramy się wspierać, bo oni są często na pierwszej linii frontu. Muszą realizować przy ograniczonej ilości etatów dotychczasowe obowiązki wynikające z pożarów, wypadków samochodowych i tak dalej, nadzoru nad obiektami. No i doszedł jeszcze im COVID. No i wiadomo, że wszystkim jest dzisiaj ciężko finansowo, że pewne materiały, wyposażenie jest wykorzystywane w zdecydowanie większych ilościach. No i dla dobra mieszkańców, trochę nie na nasze zadania, ale na ważne zadania dla mieszkańców Legionowa, zdecydowaliśmy się przekazać ten najbardziej potrzebny sprzęt, wyposażenie, a wśród nich i elektrody do ratowania ludzkiego życia. Bo zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest oczywiście dla nas najważniejsze.